Zaczynamy, w tej chwili zaczynam. To się wyda. Teraz uruchomiłem. Nagrywanie. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie i troszeczkę przedwiosennie witamy wieczorem wszystkich tych, którzy zdecydowali się przyłączyć do naszego webinaru w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że muzyczka wam miło omilała czas w przechowalni, a teraz już jesteśmy wszyscy razem w naszym pokoju, gdzie będzie odbywać się nasze spotkanie. Witam serdecznie, to jest webinar organizowany przez Mistrzów Kodowania i chcielibyśmy troszeczkę zobaczyć, z kim dzisiaj mamy przyjemność, dlatego przygotowaliśmy dla was dwie ankiety. Pierwsza ankieta, którą uruchomimy, to będzie ankieta, która was zapyta o to, skąd jesteście. Na waszych ekranach teraz powinna pojawić się ankieta do wypełnienia, więc śmiało pytanie, który raz bierzesz udział w webinarze? Okej, mamy bardzo dużo osób, które biorą udział pierwszy raz w webinarze. To bardzo nam miło i cieszymy się, że zdecydowaliście się spędzić z nami ten wieczór właśnie w taki sposób i mamy nadzieję, że webinary od tego waszego pierwszego razu przypadną wam do gustu i że będziecie z nami częściej i będziecie nas częściej odwiedzać, bo 50% z was kliknęło, że jest pierwszy raz na webinarze, a 31%, że kolejny. Z kolei 35% osób powiedziało, że jest z nami w programie Mistrzowie Kodowania, a 38% powiedziało, że nie jest z nami w programie. Ale te webinary są otwarte i są nie tylko dla uczestników naszego programu, ale dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać w obszarze szeroko rozumianych umiejętności związanych z programowaniem i wykorzystywaniem tego narzędzia, różnego rodzaju narzędzi w edukacji. O, Joanna Ciesielska-Olsztyn. Potok miłych słów. Widzę Ełk, widzę Poznań, Wadowice, więc cieszymy się, że jesteście z całej Polski. I już troszeczkę wiemy, udostępnię wam wyniki, żebyście zobaczyli, że to, co opowiadałem przed chwilą, jest prawdą, że te wyniki nie zostały wzięte z kosmosu, tylko faktycznie są wynikami, które przedstawiacie jako grupa. Dzisiejszy webinar. Jaki jest temat? Kto go będzie prowadził? To tak naprawdę już nie jest moja rola. Ja usuwam się na zaplecze i będę z wami na czacie moderowanym. Zaraz go uruchomię, będę starał się wam pomagać, odpowiadać na różne pytania, jeżeli się pojawią. Pomagać trochę technicznie prowadzącej. Dlatego mówię prowadzącej, bo to ona się przedstawi i powie, co dla was dzisiaj przygotowała. Więc znikam. Okay. Śmiało. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Widzę, że jesteście z całej Polski. Ja nazywam się Anna Świć, na co dzień pracuję w przedszkolu i jestem trenerką w programie Mistrzowie Kodowania. Temat naszego dzisiejszego spotkania to programowanie w przedszkolu. Programowanie to tak troszkę tutaj szumnie to nazwaliśmy. Będziemy bardziej mówić o kodowaniu, o zabawach, które uczą logicznego myślenia, które kiedyś w przyszłości przełożą się na pewno na łatwiejszy start w tym programowaniu i które ogólnie na pewno ułatwią dzieciom zdobycie wielu kompetencji przydatnych w przyszłości. Dobrze, a więc zaczynamy. Jeszcze powiem tylko króciutko, jak będzie przebiegał ten nasz wspólny wieczór. Na początku zaczniemy od takich rzeczy najłatwiejszych, ponieważ tutaj wyszło nam w ankiecie, że jednak część osób jest pierwszy raz, nie jest w naszym programie, więc zaczniemy od takich podstaw. Szybciutko sobie przez nie przejdziemy, a potem przeniesiemy się do zabaw z kubeczkami i zobaczymy, co możemy sobie na takich kubeczkach podziałać. No to co? To zaczynamy. Zobaczcie, mamy tutaj taką planszę, w jej lewym dolnym rogu znajduje się dziewczynka, laleczka taka, właściwie u góry widzimy misia.
Przez kilka kolejnych plansz będą pojawiały nam się takie piękne grafiki. Ich autorką jest Karolina Żelazowska, również jest trenerką w programie Mistrzowie Kodowania. Dziewczyn wielu, wielu naprawdę talentach. I my chcielibyśmy tą laleczkę zaprowadzić do misia. I na początku chciałabym poprosić Was o pomoc. Powiedzcie mi, w jaki sposób ta laleczka mogłaby się przemieścić do misia, który znajduje się w górnym prawym rogu. Jak moglibyśmy ją tam przeprowadzić? O, jeszcze widzę się, witacie. Również witam. O, tak, dwa razy w prawo i w górę. Dwa razy w prawo i w górę. Bardzo dobrze. Strzałka do góry, strzałka do góry, strzałka w prawo, strzałka w prawo. Dwa pola w prawo plus jeden w górę. O, i tak jak tutaj mogliście zauważyć, te odpowiedzi są różne. Ja tu sobie włączę teraz ołówek. O, już mam. Mogłaby sobie laleczka iść, powiedzmy, tędy. Zmienimy kolor na jakiś lepiej widoczny. O, mogłaby sobie pójść tędy. Jedno pole do góry, drugie pole do góry. I w prawo do misia. Ale równie dobrze mogłaby pójść tędy. W prawo do góry. Mogłaby pewnie pójść jeszcze inaczej. Do góry, w prawo i do góry. I myślę, że jakbyśmy poszukali, to tych rozłoby się jeszcze kilka. Które z nich jest najlepsze? Jak myślicie? Które rozwiązanie będzie najlepsze? Nie ma najlepszego rozwiązania. Każde z tych rozwiązań jest równie dobrze. Przy takim założeniu, kiedy mamy tylko za zadanie przemieścić się z jednego punktu do drugiego, każda droga, która nas zaprowadzi od laleczki do misia, będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Na początku pozwólmy dzieciom potestować sobie, którędy one pójdą, czy tędy, czy tędy. Nie sugerujmy im na razie, że wybierały najkrótszą drogę. Pozwólmy, żeby same tu zaproponowały swoje rozwiązanie, nawet jeśli to będzie rozwiązanie, które będzie prowadziło nas całkowicie dookoła, trzy razy wracało w to samo miejsce. Jeśli doprowadzi dziewczynkę do misia, to będzie bardzo dobre rozwiązanie. Możemy sobie z dziećmi zacząć od takiego właśnie prostego ćwiczenia. Możemy je sobie zrobić na wydrukowanej kartce, ale równie dobrze i tak będzie łatwiej, szczególnie dla tych dzieci najmłodszych, jeśli to one wcielą się w rolę tej laleczki. Dobrze byłoby im zapewnić jakąś przestrzeń taką ograniczoną troszkę, żeby im łatwiej było się przemieszczać. W przedszkolach najczęściej mamy na przykład takie kolorowe obręcze, czy dysk do zajęć gimnastycznych. Śmiało można sobie takie poukładać na dywanie i można się po nich przemieszczać. Wtedy dzieci widzą, jak zmienia się położenie tej laleczki. Mogą tego same na sobie doświadczyć. Wtedy jest im zdecydowanie łatwiej to zrozumieć i łatwiej później te wiadomości przenieść na taką właśnie gotową planszę. Tu mieliśmy pełną dowolność, ale jeśli przejdziemy troszeczkę dalej, pojawiły nam się dodatkowo dwa jabłuszka. I tu już zadanie jest odrobinkę trudniejsze. Pojawił się warunek, dziewczynka nadal ma dojść do misia, ale dojdzie do niego z poczęstunkiem, czyli musi taką drogę wybrać, żeby pozbierać po drodze te dwa jabłka, które mamy na planszy. Czy tutaj będziemy mieć jedno rozwiązanie, czy też będziemy mieć rozwiązań więcej? Też myślę, że tych rozwiązań można znaleźć kilka.
tu już pomału, jeśli dodatkowo pojawi nam się właśnie jakiś element, przez który musimy przejść lub przez który nie możemy przechodzić, to już jest takie delikatne wprowadzenie do pojęć warunków, które na pewno gdzieś później się pojawią przy trudniejszych rzeczach. Taką planszę możecie sobie jeszcze bardziej utrudnić i mamy już tylko nie jabłuszka do zebrania, ale jeszcze dodatkowo pojawiły nam się dwa czerwone pola, które oznaczają, że w tych miejscach nasza dziewczynka nie może stanąć. Te pola należy ominąć. Moi drodzy, ja tutaj sobie akurat wybrałam na dzisiaj laleczkę i misia, tak, zupełnie przypadkowo. Pracując z dziećmi, takie plansze możemy sobie oczywiście dopasować do naszej konkretnej grupy, do aktualnie realizowanego materiału. Moje trzylatki, grupa nazywa się Misie, więc kiedy my zaczynaliśmy, oj, przepraszam, Misie to grupa starsza, zapatrzyłam się na tego misia, a my jesteśmy myszki, więc jak zaczynaliśmy nasze pierwsze zabawy tego typu z kodowaniem, to mieliśmy myszkę, która sobie wędrowała akurat do serka. Właściwie do każdych zajęć bezproblemowo taką planszę możecie sobie wpleść, dopasowując po prostu tematykę planszy do aktualnie realizowanych treści i w ten sposób, w łatwy sposób te elementy kodowania można sobie pomalutku wprowadzić. Kolejnym przykładem takiej planszy, tu już odrobinę dla dzieci troszkę starszych, myślę, że tak od 4-5 roku życia możemy się z taką planszą pobawić. Plansza jest dostępna bezpłatnie do pobrania. Poprosimy Krzysia, żeby wkleił link na czacie. I tutaj możemy na bazie takiej planszy też przygotować dla dzieci kilka aktywności. Możemy poprosić, żeby nasz miść doszedł najpierw coś łatwego, powiedzmy tylko do pola z cyfrą 1. I też tu mamy dowolność, może sobie pójść najkrótszą drogą, może pójść drogą bardziej rozbudowaną. Jeśli podajemy polecenie w taki sposób, że określamy tylko start i tylko metę, wtedy każda droga, pamiętajcie, będzie dobra i tutaj w żaden sposób nie sugerujmy dzieciom, którędy miałyby przejść. Możemy zrobić zadanie tego typu, że prosimy dzieci, aby zaprowadziły misia do pola, na którym znajduje się cyfra 5, ale w taki sposób, żeby po drodze odwiedził pola z wszystkimi cyframi i na przykład, żeby zrobił to w kolejności rosnącej. Wtedy dodatkowo sobie mamy tutaj ćwiczenia na rozpoznawanie obrazu graficznego cyfry i właściwie jej kolejności. Można sobie zrobić to w tej wersji, że idzie do piątki, ale tylko wybierając cyfry nieparzyste. Może iść do czwórki, wybierając parzystą. Może iść do piątki wskazaną przez nas drogą, czyli na przykład jedno pole w prawo, jedno do góry i mijane cyfry na przykład dodajemy. Aktywności może być sporo, zależy to głównie od Was, od tego, jak Wy sobie to wymyślicie, zaplanujecie. Z mniejszymi dziećmi takie cyfry możemy sobie zmienić oczywiście przykładowo na konkrety. Możemy wstawić tutaj kropeczki, serduszka, kwadraciki. Ja zmienię po webinarze cyfry na jakieś liczmany i do tego samego dokumentu dorzucę wersję dla dzieci młodszych. Zobaczcie, tutaj po lewej stronie mamy jeszcze miejsce na wpisanie kodu, na przykład za pomocą strzałek.
Tylko jeśli pracujemy z tymi dziećmi rzeczywiście w wieku przedszkolnym, a szczególnie z najmłodszymi, 3-4-latkami, to na samym początku będzie im zdecydowanie łatwiej, jeśli tą drogę albo narysują na tej planszy, na której działamy, albo jeszcze łatwiej będzie, jeśli przygotujemy im gotowe strzałki i po prostu tą drogę ułożą. I ułożą ją bezpośrednio na planszy. Jeśli to opanują, to dopiero możemy sobie taki kod tworzyć pod spodem czy z boku i układać sobie właśnie jako taki oddzielny kod. I na jego podstawie dopiero przemieszcza nam się tutaj akurat ten przykładowy miś. Ale na samym początku na pewno będzie łatwiej, jeśli dodatkowo będą widziały tą drogę na planszy, bo może być trudno przełożyć to z tej oddzielnego skryptu na naszą planszę. Jeśli będą mieli możliwość poukładać tutaj sobie strzałeczki, będzie im wtedy zdecydowanie łatwiej zrozumieć, o co w tej zabawie chodzi i opanować ją. Pójdźmy sobie dalej. Będziemy mieć tutaj przykład jeszcze jednej takiej bardzo prostej zabawy na początek naszych przygód z kodowaniem. Natomiast zabawy, która naprawdę w bardzo fajny sposób uczy dzieci określania kierunków góra-dół, prawo-lewo, z czym pewnie jak możecie się w swojej pracy przekonać, dzieci jednak mają problem i to nie tylko przedszkolne, tylko zdarza się, że w wieku szkolnym też mają problem z orientacją kierunkową i nad tym warto pracować. Jeśli będziemy sobie takie ćwiczenie dość regularnie powtarzać, to dosyć szybko przynosi oczekiwane rezultaty. To jest modyfikacja pewnie wielu osobom znanej muchy. My zamiast muchy mamy dzisiaj piłkę i taka piłka porusza nam się po planszy. Ja celowo tutaj wybrałam najmniejszą planszę, jaka może być i jeśli pracujemy w przedszkolu, to od takiej zaczynamy, bo to i tak nie będzie wcale łatwe dla dzieci zadanie. I my sterujemy piłką za pomocą komend głosowych. Na przykład piłka idzie w prawo, piłka idzie do góry, piłka idzie w lewo. Jeśli piłka wyjdzie nam z naszej planszy, z naszego boiska powiedzmy, skoro to piłka, no to wtedy dzieci mówią, że piłka wyszła. Żebyśmy sobie spróbowali, jak taka zabawa wygląda w praktyce, no to najłatwiej jest, jeśli przetestujemy to oczywiście na sobie. Ja tu Państwa nie będę prosić o sterowanie piłką, bo to byłoby za proste. Tylko, o już tutaj moment, mamy... Już moment, zaraz przeczytamy, jakie pytanie. O, tutaj widzę, że ktoś ogląda ze swoim dzieckiem i dziecko podpowiada, bardzo się cieszę, kształt pól nie ma znaczenia. Tak, kształt pól nie ma znaczenia. Czy zrobicie to sobie w formie kwadratów, czy w formie kół, nie ma to najmniejszego znaczenia. Przejdziemy do kubeczków, to będziemy korzystać, o nie wiem, czy będzie widać, właśnie z kolorowych kół, więc absolutnie nie ma to znaczenia. Tutaj jeszcze pyta się Agata, czy to jest praca bardziej indywidualna, czy praca grupowa. Na początku proponuję pobawić się całą grupą, a później w zespołach. Podzielić później dzieci po 4-5 osób, ewentualnie mogą też w parach się pobawić, ale na samym początku róbmy to wspólnie. Jeśli to są małe dzieci, najłatwiej, jeśli pobawimy się wszyscy razem, kiedy już widzimy,
że dają radę, dobrze wiedzą, o co w takiej zabawie chodzi, to wtedy jak najbardziej mogą bić się między sobą. Oczywiście myślę, że trzylatki nie dadzą rady jeszcze bawić się parami czy w zespole, jeszcze tutaj potrzebują naszej pomocy, ale pięciolatki już bez problemu w małych zespołach, myślę sobie, z taką zabawą poradzą. Więc przechodzimy do naszej muchy w wersji takiej troszkę z kolorowymi kołami, w wersji utrudnionej. Mamy tutaj czerwone koło, będzie nam pełniło funkcję naszej muchy. Ja będę sterowała tym czerwonym kołem i to czerwone koło będzie sobie chodziło po całej naszej planszy. I tak jak widzicie, są jeszcze koła w innych kolorach. Mamy żółte, mamy niebieskie, u mnie różowe, w zależności od ustawień monitora, może ktoś je widzieć bardziej na fioletowo. Mamy też zielone. Jeśli nasze czerwone koło stanie na koło żółte, to mam do Państwa prośbę, żeby tutaj wstawić emotikonek uśmiechniętej buzi. Jeśli stanie na polu różowym, to poproszę serduszko, na zielonym OK, a na niebieskim MK, czyli będzie taki skrót mistrzów kodowania, żebyśmy nie mieli za dużo do pisania. Jesteście gotowi? Poprosimy Krzysia, żeby przestał nam moderować na chwilę czat, tylko wpuścił Państwa. Możemy zaczynać? Tak? Dajcie mi tutaj znać na czacie, że możecie już pisać. A, okej, ja nie przewinęłam. Świetnie. Dobrze. Czyli co? Startujemy. Czerwone koło idzie do góry. Czerwone idzie do góry, idzie w lewo, idzie w lewo, idzie do góry, idzie w prawo, idzie w prawo, idzie do góry. O, jest serce, bardzo dobrze. Idzie w prawo, idzie w prawo, idzie w prawo. Idzie do dołu, idzie w lewo, idzie do dołu, idzie do dołu. O, proszę, jakie uśmiechnięte buzie, ślicznie. Poradziliście sobie bezproblemowo z tym zadaniem. Taką planszę przygotowałam również Państwu do wydruku, tylko będzie w troszkę zmienionej wersji, w takiej wersji, że będą tam zabawy typu klaśnij, tupnij, pomachaj, ponieważ bawicie się z dziećmi w sali. Tutaj zmieniliśmy na taką wersję po prostu komputerową, no i koła tam będą zamienione na serca, natomiast zasada jest identyczna, jak bawiliśmy się tutaj. Dobrze, przechodzimy teraz do kubeczków. Dlaczego akurat wybrałam kubeczki? Dlatego, że można je dostać w wielu kolorach. Mi udało się kupić w aż 11. Są leciutkie, są łatwo dostępne, zajmują mało miejsca. Można je w łatwiutki sposób poskładać jeden w drugi, więc będą proste w transporcie. Dzieci je bardzo, bardzo lubią. Tak tutaj czytam, czy dostaniecie planszę do kubeczków. Oczywiście, że tak. Zaraz poprosimy Krzysia, to wklei link do pobrania tych przygotowanych plansz. Dzieci bardzo lubią bawić się kubeczkami. I takimi kubeczkami możemy sobie manipulować na przeróżne sposoby. Możemy zaczynać od takich naprawdę najprostszych zabaw, też pewnie takich, które ze swoimi dzieciakami robicie, akurat pewnie nie na kubeczkach, tylko na różnego rodzaju liczmanach chociażby. I możemy sobie przeliczać, możemy sobie segregować, możemy
układać sobie rytmy, więc tych zabaw takich podstawowych jest naprawdę całkiem sporo. Możemy tutaj dzieciom zaproponować naprawdę wiele aktywności i wiele tych aktywności będzie właśnie świetnym wstępem do zabaw z kodowaniem, a w przyszłości do nauki podstaw programowania. Zobaczmy. Tu możemy zacząć od Sudoku, ale w takiej wersji najłatwiejszej, w takiej, z którą poradzi sobie już nawet dziecko 3-letnie. Wybieramy sobie wtedy tą planszę taką białą, o taką, bezkolorowych pól. Wybieramy do tego trzy kolory kubeczków, z każdego koloru trzy sztuki. I prosimy dzieci, żeby ustawiły te kubeczki w taki sposób, żeby zarówno w rzędzie, jak i w wierszu, w linii pionowej i poziomej nie powtórzył nam się żaden z kolorów. Jak tu mamy kolor granatowy, to ani na tym polu, ani na tym, jak również tu i tu, granatowy kolor nie może nam się pojawić powtórnie. To ćwiczenie w tej wersji dziewięciokubeczkowej dla najmłodszych ci będzie jak najbardziej ok. Przy dzieciach starszych możemy śmiało je pominąć i zaraz przejdziemy do tej wersji trudniejszej. Zobaczcie, tutaj mamy ćwiczenie, ja go sobie nazwałam ustaw ksamo, kiedy do zabawy dajemy dzieciom dwie plansze. To będzie też bardzo fajna zabawa dla dzieciaków w parach, kiedy będą wiedziały już, na czym polega zabawa, mogą nawet w czasie wolnym gdzieś sobie wziąć do stolika i dwie osoby czy w cztery się wspólnie pobawić. Jedna osoba ustawia wybrane kubeczki na dowolnych okręgach. Czym mniejsze dzieci, tym wiadomo, tych kubeczków jest mniej. Czym pracujemy z dzieci starszymi, możemy sobie liczbę kubeczków wtedy zwiększać. Drugie dziecko musi powtórzyć ten układ, odwzorować układ analogicznie, jak zrobił to kolega. Jeśli nie macie kubeczków, w taką zabawę też akurat bezproblemowo można się pobawić klockami typu Lego, można się pobawić kolorowymi guzikami, można sobie ulepić kulki z kolorowej plasteliny. Taką zabawę możemy sobie z wielu przedmiotów zorganizować bezproblemowo. Dzieci ją lubią i wbrew pozorom, bo tak jak spojrzymy na zdjęcie, to wydaje nam się to bardzo proste. Nie jest to wcale takie łatwe, jak ja ze swoimi dziećmi. O, widzę, a Ania robi to z guzikami bardzo fajnie. Ja, jak robiłam to pierwszy raz ze swoimi trzylatkami na klockach Lego, nie było to wcale dla nich takie łatwe do zrozumienia. Widzę, że tutaj nie dałam na zdjęciu planszy, ale zaraz Wam pokażę. Jeszcze na początek my taki układ sobie odwzorować na planszy z zaznaczonymi kółeczkami. Czyli dzieci tylko przyporządkują do właściwego kółeczka. To taki będzie wstęp do tej zabawy. Będzie im wtedy łatwiej. Potem poradzą już sobie z tymi planszami z białymi kołami. Jeszcze tutaj na poniższe zdjęcie mamy taką zabawę, którą nazwałam Zachowaj kod. Na czym ona polega? Ta plansza, gdzie mamy tylko trzy kubeczki, to jest nasz kubeczkowy kod. Takie kubeczki układa czy nauczyciel, czy jedno z dzieci. A pozostałe dzieci, lub jeśli pracują w parach, to jedno dziecko ma do dyspozycji
9 kubeczków, czyli tak jakby jeden taki pełny komplet i może je ustawić w dowolny sposób, ale taki, żeby zachować ustawienie tych trzech kubeczków. Czyli te trzy muszą stać dokładnie w tych samych miejscach, czyli tu tak jakby powtarza nam się ta zabawa w ustaw tak samo, ale pozostałe kubeczki możemy już sobie według własnego pomysłu porozkładać na planszy, jak tylko nam się podoba. Taką zabawę warto przeprowadzić z kilkorgiem dzieciaków jednocześnie w ten sposób, że damy kilka takich plansz i kilka zestawów kubeczków różnym dzieciom i każdy zrobi to zadanie, bo wtedy mamy fajną sytuację, bo prawdopodobnie te ustawienia pozostałych kubków u różnych dzieci będą różne. I wtedy właśnie mamy tutaj możliwość do rozmowy, stwarza nam się fajna taka sytuacja edukacyjna, gdzie możemy właśnie pokazać, że nie tylko jedno rozwiązanie jest dobre, że często jest tak, że wiele, wiele rozwiązań jest całkiem okej, bo prawdopodobnie u tych mniejszych dzieci pojawia się taka reakcja, że ojej, a kolega ma źle, bo przecież ja mam inaczej, a ja mam dobrze, tak? Więc na pewno kolega ma źle. I tu mamy możliwość właśnie wyjaśnienia w praktyce dzieciom, że nie, że wcale kolega nie ma źle. Kolega ma inaczej, ale to nie znaczy, że źle, ma po prostu inaczej. Przechodzimy teraz do wersji trudniejszej. Sudoku z 9 kolorów kubeczków. Tu od razu mówię, z 3-latkami nie polecam brać się za taką zabawę, a przynajmniej nie na początku, nie na samym początku. Troszeczkę odczekać, ale myślę, że 4-latki, a 5-latki to już bez problemu poradzą sobie z ułożeniem takiego sudoku już w wersji dużej. Zobaczcie, tutaj wykorzystałam 9 takich plansz. Każda z plansz składa się z 9 kół, każda jest w innym kolorze. I do tych kół mamy też kubeczki. Ja jeden komplet kubeczków ponumerowałam sobie. Nakleiłam naklejki, ale tak sobie właśnie myślę, że chyba korzystniej byłoby to zrobić w ten sposób, nie markerami. Wydaje mi się, że to się lepiej sprawdzi, trzeba by było przetestować. I tak, na każdym kolorze mamy cyfry od 1 do 9. Zasada jest taka, że wszystkie kubeczki w jednym kolorze musimy ustawić w obrębie jednej planszy. One nie muszą stać na takim samym kolorze, w jakim są same, natomiast wszystkie muszą się zmieścić na jednej z tych plansz. Nie możemy ustawić na przykład na fioletowej, kilku fioletowych, a pozostałych fioletowych przypuśćmy na niebieskim. Nie, jeśli zaczynamy na fiolecie, to i wszystkie już kubeczki stoją na planszy fioletowej. I podobnie jak w małym sudoku, jeśli mamy tu gdzieś cyfrę 1, to w poziomie ani w pionie ta jedynka nie może się pojawić drugi raz. Czyli nic nie powtarza nam się linii pionowej, ani w linii poziomej. Jeśli spróbujemy to zrobić, że tak nieładnie powiem, na żywioł, to nie będzie to proste zadanie. Pewnie pierwszą planszę, drugą, może trzecią ułożymy, pójdzie nam to szybko. Ale jeśli będziemy już tak za połową plansz, to czym dalej, tym będzie zdecydowanie trudniej. Zastanówmy się przez chwilę, czy takie zadanie możemy sobie w jakiś sposób ułatwić. Czy udałoby się znaleźć jakiś algorytm,
który sprawi, że ustawienie takiego sudoku z cyfr od 1 do 9 będzie łatwiejsze. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to zapraszam do napisania. Czterolatkowi na czterech planszach myślę, że powinno się tutaj udać bezproblemowo. Generalnie też można w ten sposób próbować, że zaczynamy od jednej, dwie, trzy i stopniowo. Natomiast jak pracowałam z pięciolatkami w tamtym roku, my Sudoku akurat od razu układaliśmy na dziewięciu płaszczyznach i nie było z tym większego problemu. Więc to też musicie sobie po prostu popatrzeć, jak sobie radzą z tym dzieci, jakie są ich możliwości, jak będą to przyswajały, jak im to będzie wychodziło i dopasować się do nich. Zobaczmy, tu nam Asia proponuje, zaczynamy od 1 do 9, potem 2, 3, 4, 5, 6, 7, przesuwamy. Tak, jest to jedno z możliwych rozwiązań. Czy jeszcze. O, dzień dobry, Bożanko. Czy jeszcze ktoś może jakieś inne rozwiązanie nam zaproponuje? To jeśli nie mamy propozycji, to ja jeszcze zaproponuję jedno po kolei cyferki. O właśnie, to była również moja propozycja, żeby te cyferki właśnie podzielić na trzy grupy po kolei. Czyli jedna grupa to będzie 1, 2, 3, druga 4, 5, 6, 7, 8, 9 i później takimi trójkami będziemy je przestawiać. Rzeczywiście w ten sposób jest łatwiej. Ja sobie na tych kubeczkach zrobiłam cyfry, ale teraz tak sobie właśnie myślę, że równie dobrze można by było przy pomocy markerów lub też naklejając zrobić sobie jakieś obrazki. Takie obrazki bardzo symboliczne, nieduże, typu, że na przykład na trzech wybieramy sobie buzię, wtedy mogłyby nam się też przydać do zabaw z emocjami i robimy na przykład uśmiechniętą, smutną, zdziwioną, czy jak tam sobie wybierzecie. Następny rodzaj to przypuśćmy mogłoby być coś, pójdźmy w kierunku pogody, jakaś chmurka z deszczykiem, słoneczko, powiedzmy chmurka ze śniegiem, czy jakaś błyskawica. I przypuśćmy trzeci rodzaj figury geometryczne, trójkąt, kwadrat, koło. Wtedy takie sudoku będzie pewnie łatwiej na początek sobie ustawić niż z pomocą cyfr. O, właśnie tutaj też ktoś proponuje figury geometryczne. Tak, mogą być jak najbardziej owoce. Tutaj mamy pełną dowolność. Spójrzcie jeszcze na tą planszę na samym dole. Tu układaliśmy sudoku z kolorów. Kiedy układamy sudoku z kolorów, oczywiście nie obowiązuje już nas ta zasada, że musi nam się zmieścić jeden kolor. Och, tu mi wszedł czat i nie mogę się go pozbyć. O, moment. No nic, zaraz spróbujemy. Nie obowiązuje. Okej, okay, Ani nam zabrało na moment. Widzę, że dajecie znać, zaraz się z nią skontaktuję i zobaczę, co się dzieje. Zniknęła nam na chwilkę, mam nadzieję, że zaraz do nas wróci. Już do niej napiszę, a w tym czasie wrzucę wam jeszcze raz ten link. Prawdopodobnie jakaś przerwa w internecie, takie rzeczy się zdarzają.
Zostańcie z nami. Wrzucę wam jeszcze raz link do tego działania związanego z planszą. Ok, mam już kontakt z Anią. Za chwilę powinna do nas wrócić, a w tym czasie opowiem wam troszeczkę, że po pierwsze, na samym końcu webinaru umieszczę dla was link, dzięki któremu będziecie mogli wygenerować sobie zaświadczenie po tym webinarze. Jeżeli Ania zaraz będzie, jak widzicie, się wyłączyła, wejdzie z powrotem. Jeżeli chcecie, to jesteście zainteresowani tym, co robimy, tym, co się dzieje u nas, Mistrzak Kodowania, to bardzo serdecznie zapraszamy was na Facebooka. Na Facebooka. Możecie polubić nasz profil. Tam wrzucamy informacje o tym, co robimy, jakieś ciekawe artykuły, czy też informacje o webinarach, czy jakichś innych akcjach, które planujemy albo które będą się wydarzały, więc dobrze sobie polubić ten profil, żeby móc korzystać z dobrodziejstw, które chcemy wam zaoferować. Jeżeli po tym webinarze stwierdzicie OK, podoba się, to też możecie gdzieś tam skomentować to któryś z wpisów, które mamy na Facebooku, więc zapraszamy ciepło, serdecznie do nas facebookowo. Ania już mi wysłała wiadomość, zaraz będzie, jak widzicie już do nas wraca. Taka mała przerwa śródlekcyjna, albo wiecie, leżakowanie po prostu. Jeśli większość z was jest pewnie z wychowania przedszkolnego, to wiecie, czym jest leżakowanie. Więc mieliśmy leżakowanie, Aniu, teraz, a już wróciłaś do nas. To przerwa na zupełnie płynów i tak dalej, więc za chwilę już ci oddaję głos. W tym czasie opowiedziałem trochę o Facebooku, o tym, co robimy. Znikam, jestem z tyłu. Niektórzy z was nawet fajne pogawędki ze mną sobie uskuteczniają. Dziękuję wam bardzo. I co chciałaś, Ania, jeszcze? Chciałam tylko się dowiedzieć, bo ja nie widziałam, że zniknęłam i tak sobie gadałam i nie wiem, czy słyszeliście, jak opowiadałam o Sudoku na kolorach, czy nie? Nie, nie, na kolorach nie. To nie. Ja znikam. Aha, okej, okay, czyli dobrze. Zobaczcie, tutaj na dole mamy ustawione Sudoku na kolorach. Tu nie mamy cyfr, korzystamy tylko z samych kolorowych kubeczków. I tu to ustawienie, ten algorytm, to nie ja wymyśliłam. Na ten pomysł wpadł tata Alanka na zajęciach otwartych w tamtym roku. Zobaczcie, w jaki sposób poradził sobie z ustawieniem Sudoku. Wybrała drużyna rodziców, zespół rodziców, jeden kolor i ustawili po przekątnej. I w ten sposób na początku udało się złożyć wszystkie kubeczki w jednym kolorze. Następnie przesunęli się o jedno pole, wzięli kolejny kolor. Tym razem udało ustawić się 8 kubeczków, więc jeden powędrował sobie, spójrzmy na te różowe, bo tutaj widać w całości mamy 8 i jeden powędrował sobie tutaj na skrajny róg, na sam koniec. Kolejny kolor, to mamy 7 kubeczków i 2 nam wędrują. Jeszcze kolejny 6 i wędrują 3 i w ten sposób bardzo, bardzo szybko zachowują. Kierując się takim algorytmem, bardzo szybko takie sudoku można ułożyć, mimo tego, że składa się aż z 80 kubeczków, tak? 81 nawet mamy kubeczków. Bardzo szybko można sobie takie zadanie wykonać. Można również algorytmem, jak robiliśmy w przypadku cyfr, gdzie ustaliliśmy, że możemy je sobie podzielić na takie trójki, 1, 2, 3, to tu też możemy sobie kolory pogrupować i cały czas ustawiać je właśnie tymi trójkami. Czyli przypuśćmy, granatowy, niebieski i szary będzie nam nasza jedna trójka, różowy,
czerwony, pomarańczowy, żółty druga trójka, fioletowy, zielony, różowy trzecia i takimi właśnie trójkami. I wtedy też to zadanie powinno pójść całkiem sprawnie. O, jesteśmy dalej. Tutaj pokażę Państwu, to są moje dzieci, moje myszki trzyletnie. Ja im daję też te kubeczki, tak po prostu do zabawy. Oni bardzo lubią zabawę kubeczkami, dopytują się o zajęcia z kubeczkami, więc ostatnio dawałam im tak po prostu do zabawy, ale zauważcie, że ta zabawa często też gdzieś przypomina to, co robiliśmy wcześniej na zajęciach. Tutaj Marcelinka akurat próbuje wybudować wieżę, natomiast Oliwka wkładała kubek w kubek, bo to dzieci bardzo lubią je zbierać. Tak jeden jak jeden łapie drugiego i trzeciego i po kolei, i po kolei. Bardzo im się to podoba, że one się tak fajnie chowają jeden w drugi. Więc Oliwka tutaj dokładnie tak je zbierała, tu już jest na finiszu. Ale słysząc z boku, tak zupełnie przechodząc koło nich i tam przypatrywałam się, co te dziewczyny tam sobie robią, ona sobie przy okazji przeliczała po kolei i tak łapała jeden drugim i liczyła jeden, dwa, o i tam doszła całkiem daleko. Tu znów gdzieś sobie tworzyli jakąś budowlę i znowu widzę, tu Kacperek też buduje wieżę, więc gdzieś ta wieża chyba zapadła im w pamięć, spodobało im się budowanie wieży. O, tutaj właśnie mamy zajęcia, kiedy taką wieżę sobie budowaliśmy. Jeśli macie starsze dzieci, ale myślę, że nawet pięciolatki mogą mieć z tym problem, to bardziej zabawa dla dzieci szkolnych, można sobie taką wieżę, takie ustawienie kubeczków zakodować przy pomocy strzałek. Natomiast myślę, że 3-4-latki nie poradzą sobie jeszcze z tym zadaniem i generalnie na początku zacznijmy od takich zabaw, że po prostu kierują się takim kodem wizualnym, odwzorują pewien układ. Na początku może im taką wieżę zbudować nauczyciel i one budują taką analogiczną do tej, którą zbudowała pani, a potem zamieniamy się rolami i to oni pokazują sobie wzajemnie i mi swoje budowle, a my próbujemy odwzorować. Dajmy im oczywiście też czas, żeby każdy też miał możliwość zbudowania sobie takiej wieży, jaka podoba, żeby to też nie było tylko stricte takie odwzorowanie i zrobienie dokładnie wszystkiego zgodnie z instrukcją, tylko niech będzie ten czas na zrobienie według kodu, ale niech będzie też czas na kreatywność i wybudowanie tej wieży takiej zgodnej z marzeniami i co tam sobie wymyślili. Dobrze, czyli tutaj mamy wieżę. Natomiast jeśli jest z nami ktoś, kto już edukację przedszkolną ma za sobą, pracuje z dziećmi starszymi, to bardzo, bardzo fajną zabawą jest kodowanie kubeczków. Dola Schweps na blogu Mistrzów Kodowania opisała kiedyś tą zabawę, więc warto tam sobie zajrzeć, zobaczyć, na czym ona polega, bo naprawdę dużo też radości przy tym jest. Tutaj czytam, że ktoś buduje z klocków wafli i dzieci próbują odzorować. Tak, jak najbardziej też można w ten sposób, można z różnego rodzaju klocków. Tu jeszcze pokażę Państwu, tu też budujemy różne rodzaje wieży. To jeszcze była nasza wersja pierwsza kubeczków, kiedy nie wiedziałam, że można dostać tyle kolorów. I kupiłam takie zwykłe, przezroczyste, to naklejam kolorowe naklejki, natomiast zwyczajnie wygodniej jest z tymi kubeczkami kolorowymi.
Tutaj sprawdzaliśmy akurat, które ustawienie będzie takie bardziej trwałe, która wieża nam dłużej przed kilka różnych modeli. O, było sporo zabawy z tym, sporo uciechy. Fajne, takie fajne ćwiczenie na początek. Dobrze, pójdźmy, moi drodzy, dalej. Zobaczcie, tutaj mamy ćwiczenie ustaw kolory w jednej linii. O co w tym ćwiczeniu chodzi, już pokazuję. Spójrzcie na tą, mamy tutaj planszę po lewej stronie. Do tej zabawy potrzebujemy naszej planszy podstawowej, gdzie mamy białe koła i potrzebujemy 9 kubeczków, 3 kolory po 3 kubeczki. Na początku te kolory mieszamy. Mamy dowolne ustawienie. Zadanie jest takie, zauważcie też jeszcze tu mój błąd, powiedziałam, że potrzebujemy 9 kubeczków, nie. Potrzebujemy 8. Z jednego koloru kubeczki, bo będzie nam potrzebne jedno pole puste, żeby nasze kubeczki mogły się przemieszać, zmieniać swoje położenie. Dążymy do tego, żeby ustawić każdy kolor w jednej linii. I tak manipulujemy tymi kubkami, przesuwamy je, próbujemy, żeby udało nam się finalnie dojść do takiego ustawienia, że w każdej z linii mamy tylko jeden kolor. Tu mamy wersję na razie najłatwiejszą, na małej planszy. Ja zaraz postaram się przejść, pokazać Państwu tutaj, zaraz zobaczymy, czy mi się to uda. Coś mi się nie udaje. Sęcik, jak zniknęłam. O, już jestem. O, i już teraz powinno się udać. Przewiniemy. Przyznam szczerze, że pierwszy raz korzystam z czegoś więcej niż sama prezentacja, więc to może wcale nie iść sprawnie. Chyba nam się jednak nie uda tego odtworzyć. Ewentualnie może poprosimy Krzysia, że... To jak się nie uda, to nic, wrócimy do naszej prezentacji. Krzyś wklei Państwu link i generalnie będzie można sobie w takim razie po webinarze wejść na YouTube i zobaczyć taką animację poklatkową, jak to po kolei nam te kubeczki zmieniały swoje położenie i że faktycznie udało się osiągnąć nasze założenie i ustawić kubeczki kolorami w jednej linii. I tutaj mamy tę wersję najłatwiejszą. Oczywiście, jak już sobie troszkę poćwiczymy, to możemy tutaj trochę sami z sobą się mierzyć i na przykład liczyć sobie ruchy. W ilu ruchach uda nam się wykonać zadanie. Z trzema kolorami idzie całkiem prosto, ale możemy sobie taką zabawę rozbudować na większą planszę. Tutaj już zwyczajnie wzięłam sobie taki spory karton i po prostu odrysowałam markerem kubeczki i wyszło mi 25 takich kół. Więc mamy 5 kolorów, jeden kolor je,
jest tylko 4 kubeczki w jednym kolorze, z pozostałych kolorów po 5 kubeczków. Zostaje nam analogicznie jak w tej wersji mniejszej jedno puste pole. I znowu manipulujemy sobie tak, kubeczkami przestawiamy, zmieniamy miejsce, żeby dojść do takiego rozwiązania, chociaż niekoniecznie musi być takie, bo przyjmujemy sobie zasadę, że każdy kolor w linii. Natomiast który kolor w której linii, to już tu jest pełna dowolność. I próbujemy, przesuwamy, kombinujemy, manipulujemy, aż uda nam się tak kubeczki ustawić. Tutaj przy tej ilości kubeczków, to tych ruchów już było całkiem sporo. Zobaczcie, sobie przybliżymy na początku, jak to wyglądało. I ten kubeczek niebieski przesunął nam się na początku tu na dół. O, następnie kubeczek pomarańczowy powędrował też. O, i wtedy mamy taką sytuację. Teraz kubeczek żółty przechodzi w prawą stronę. Tutaj pomarańczowy wędruje do dołu. Niebieski zwalnia miejsce z góry. I tak, jeśli dobrze pamiętam, to tych ruchów. O, już tutaj patrzę. Dobrze, już zerkam. Jeśli dobrze pamiętam, tych ruchów przy tej planszy było około 100. Tak, o, czytam, że ktoś się bawił w ten sposób na obrazkach. Tak, jak najbardziej można tak. Czy każda omawiana zabawa to osobne zajęcia? A to już zależy od Was, ale moim zdaniem optymalnie jest właśnie sobie gdzieś każdą zabawę właśnie oddzielnie omówić, gdzieś do jakichś zajęć dydaktycznych wpadzić sprytnie, lub też w jakimś takim czasie na krótsze zajęcia, na krótszą zabawę można zaproponować. Ale tak, myślę, że dobrze jest, jeśli naraz tych zabaw nie ma dużo. Natomiast też spokojnie możemy połączyć sobie, przypuśćmy, jakieś najpierw segregowanie kolorami, przeliczanie kubeczków, układanie według jakiegoś rytmu i do tego później jakaś zabawa typu sudoku lub właśnie takie ustawienie w jednej linii. To już tutaj jest pełna dowolność w zależności od możliwości Waszych dzieci, od tego jak długo potrafią się skupić, na ile im się taka zabawa spodoba. Trochę to przypomina kostkę Rubika, tutaj pisze Alicja. Tak, troszkę na tej zasadzie, tylko nie mamy ścianek, tylko linie, ale generalnie tak. Przyznam szczerze, że jak przygotowywałam sobie tą animację poklatkową, której jakoś nie udało mi się niestety odtworzyć, to sama się dobrze bawiłam przy przesuwaniu tych kubeczków. No i jak tak sobie je poprzesuwamy, to w pewnym momencie, zauważcie, tutaj doszliśmy do ustawienia, gdzie różowy mamy już pięknie w jednej linii, a potem możecie mi uwierzyć na słowo, a jak nie wierzycie, to sprawdzić na YouTubie, udało się wszystkie pozostałe kolory również doprowadzić do tego, że były w oddzielnych liniach. Można też, tak jak proponuje Ania, zaczynać w mniejszych grupach takie zabawy, gdzieś w czasie wolnym, gdzieś w czasie na pracę indywidualną czy zabawę swobodną, jeśli dzieci wyrażają taką chęć, a potem całą grupą. Tu generalnie nie ma jednego dobrego rozwiązania, to już musicie się po prostu kierować potrzebami i możliwościami swoich dzieci, to wy najlepiej je znacie i wy
najlepiej im tą aktywność rozplanujecie i zaproponujecie. Dobrze, przejdziemy teraz do zabawy takiej typowo nastawionej na naukę kodowania. Tu już nie korzystamy sobie z planszy, z kołami, tu już możemy sobie ustawić sobie zwyczajnie na stole czy na podłodze. Oczywiście, jeśli macie ochotę i chcecie sobie te koła wyrysować, lub to nie muszą być koła, to może być też wyrysowane na kartce kratownica i na niej kładziemy kubeczki, jest to obojętne, ale można też zwyczajnie, zobaczcie, tak ustawić i też tworzy nam się płaszczyzna. I będziemy po tej płaszczyźnie sobie właśnie budować pewien kod. Zaczynamy od takiej wersji, kiedy nie mamy żadnych innych założeń, jak tylko dojście od zielonego kubeczka do pomarańczowego. Zobaczcie, to jest analogiczna zabawa do tej, którą pokazywałam na samym początku, kiedy na planszy laleczka wędrowała nam do misia. Tu dokładnie bawimy się w ten sam sposób i dzieci po prostu proponują, jak można przeprowadzić ten zielony kubeczek do kubeczka pomarańczowego. Tutaj dodatkowo można zaproponować dzieciom coś takiego, że ten zielony kubeczek zbiera po drodze swoją drogę, tak jakby. Czyli idzie po kubeczku i cap, 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 tak jak idzie, tak kubeczki zbiera i zostaje nam wtedy droga w postaci po prostu takiej pustej linii jakby, tak? Bo nam znikną te kubeczki, które wyznaczyły nam trasę i możemy sobie taką drogę dodatkowo pod spodem gdzieś ułożyć ze strzałeczek lub dać dzieciom kartkę, markery, kredki i żeby właśnie strzałkami też taką drogę wyrysowały, ale na pewno spodoba im się bardzo to rozwiązanie, kiedy będą mogły nie tylko poukładać te strzałki, ale właśnie tym zielonym kubeczkiem, jak dzieci mówią, że zjadają te inne kubeczki, zjadają drogę, więc bardzo im się podoba, że tą drogę tak sobie hop, 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 a ona też później wizualnie ładnie wygląda, widać, którędy te kubeczki sobie wędrowały. I zobaczcie, tu mamy tą wersję bez żadnych dodatkowych warunków, czyli tak jak już mówiliśmy, pełna dowolność. Oczywiście ja tutaj ułożyłam 4x4, ale wielkość tej planszy też jest absolutnie tutaj do dowolnego ułożenia. Kierujemy się tym, że czym dzieci starsze, tym plansza może być większa. Tu ktoś się pyta o strzałki na skos. Jeśli pracujemy z dziećmi trzyletnimi, nawet czteroletnimi, trzymałabym się strzałek tylko góra, dół, prawo, lewo. Nie wprowadzałabym jeszcze strzałek po skosie, jak również poczekałabym jeszcze z obrotami. Do tego właśnie za momencik dojdziemy, bo do tej pory, jak rozmawialiśmy, to właśnie używaliśmy strzałek góra, dół, prawo, lewo. A spróbujcie sobie teraz wyobrazić, że to wy jesteście tym kubeczkiem. Wy stoicie i chcecie dojść Okej. Okay.
Nie ma Ani, zaraz do nas dotrze. Chwilkę. Znowu pewnie jakieś. Na łączach do Lublina światłowody grają w kubeczki i nie umieją znaleźć drogi po strzałkach, więc tak to się zdarza. Już się za nią kontaktuję, żeby nas wróciła. Powiem. Wybiło troszeczkę tak, zanikła w eterze, tak jak piszecie. Już wraca, więc to tylko chwilka i będzie z nami z powrotem. Wyłączyła się, więc zaraz, zaraz będzie. Mam nadzieję, że te rzeczy, które tutaj oglądacie, szczególnie zwracam się do tych, którzy są pierwszy raz na webinarze, że macie ze sobą herbatę, wodę, kawę, sok i że możecie w komfortowych warunkach korzystać z naszego spotkania i z takiej formy. Mam nadzieję, że Wam się to podoba i że jeszcze do nas będziecie chcieli wrócić. Były też pytania na grupie pod spodem o to, dotyczące tego, że macie kubeczki, no to kubeczki na Allegro między innymi, ale pewnie nie tylko. Będziemy publikować to nagranie, ale to troszeczkę potrwa, na pewno na YouTubie i będziemy o tym informować na Facebooku, na naszej stronie mistrzowiehodowania.pl albo na naszym blogu Oswajamy Programowanie. Ania, webinar trwa tak godzinę do półtorej, więc myślę, że jeszcze mamy przed sobą maksymalnie jakieś 25 minut. Więc rozumiem, że organizacja życia też jest ważna, więc tak jest, że jak macie jakieś plany na dzisiaj, to za 25 minut będziecie wolni. Jest też ponoć dzisiaj, ogląda nas ekipa z przedszkola numer 25 we Włocławku, która ogląda nas na ekranie u siebie na tablicy. I jeśli jesteście, to dajcie znać, bo to w ogóle jest bardzo fajna rzecz, że grupa osób się zebrała razem. I że grupa osób po prostu wspólnie w placówce zebrała się, pije kawę, herbatę i ogląda sobie webinar. Jeśli jesteście, to się odezwijcie. Cieszymy się, że Wam się podoba. Tak, i jest pytanie, mówimy prosto? Mówimy do przodu, na dół, góra, dół. Tak, bo do przodu to w zależności od tego, w jakim kierunku jesteśmy, więc góra, dół, prawo, lewo, zdecydowanie. No i dobrze określić na początku orientację, tak? Gdzie znajduje się dół, a gdzie znajduje się ta góra. Właśnie o to chodzi, że to takie webinary dla początkujących są również. Więc A już jest z nami z powrotem. Ona tak chciała, żebym sobie trochę pogadał, tak się Ja umówiliśmy i chciałam, niby tak, znika, bo chciałam sobie Krzysztofowi dać wyjmuje radę. wtyczkę od internetu i ja już się znowu wyłączę, znikam, ale jestem z wami z tyłu. Dobrze. To Ania, śmigasz. Dobrze. A więc jestem z powrotem, jakieś mamy troszkę problemy z komputerem. A więc tak, doszliśmy do tego momentu, że jeśli tutaj będziemy przemieszczać się w prawo, używać strzałek w prawo, to będziemy się poruszać w sposób nienaturalny, krokiem dostawnym. Sensowniej i bardziej naturalnie byłoby w tym miejscu obrócić się w prawo, tak? Ja sobie od razu sprawdzam, tak jak dzieci, w którą stronę to w prawo. Dzieci często tak robią, że sobie przekręcają się, żeby wiedzieć, w którą stronę. I dopiero wtedy poruszalibyśmy się już nie w prawo, bo zmieniliśmy kierunek, tylko wtedy do przodu. Natomiast to jest trudne dla dzieci. To jest trudne dla dzieci. Pięciolatki sobie z tym zaczynają radzić. Można próbować w czterolatkach. Na pewno nie będzie to łatwe zadanie. Więc dlatego na początku z tymi najmłodszymi dziećmi raczej trzymajmy się po prostu tych strzałek góra, dół, prawo, lewo, a potem pomalutku, pomalutku wdrażajmy ich do tego, że są też obroty. I te obroty najpierw przećwiczmy na nich. Wtedy nie na kubeczkach, tylko najlepiej
Niech one sobie same powędrują, niech sobie same własnym ciałem, własnym sobą doświadczą, jak te obroty wyglądają. Jeśli w wersji z kubeczkami, to sprawdziłby nam się fajnie tutaj na przykład ludzik Lego, tudzież jakaś tam inna mała zabaweczka, bo ją można też by fajnie było pokazać, że też się przemieszcza, że aha, tu patrzyła w tym kierunku, a teraz jak się przemieścimy, to będzie w tym i będzie sobie po obróceniu się, odwróceniu się, dopiero będzie znowu wędrowała prosto. To, czy chodzimy tylko prawo, lewo, góra, dół, czy korzystamy z obrotów, to zauważcie, później też fajnie sprawdza się w aplikacjach, bo też w różnych aplikacjach do nauki kodowania mamy właśnie różne te komendy, różne kody. I na przykład w Kodable obrotów jako takich nie ma, nie występują. Też poruszamy się tylko górę, dół, prawo, lewo. Natomiast jeśli będziecie z dzieciakami pracować w Lejbocie, to tam obroty będą. Ale to już jest trudniejsza aplikacja i myślę, że tak z pięciolatkami po malutku można zaczynać wcześniej, bawiąc się tak całkowicie offline'owo i próbując na sobie, a potem można próbować podziałać w aplikacji. Livebot Junior jest zdecydowanie łatwiejszy i tu można by próbować szczotkami, ale niestety ma ten minus, że jest płatny. Ta wersja podstawowa jest bezpłatna, natomiast tam dość szybko wchodzimy w procedury, więc przedszkolaki to dosłownie kilka pierwszych poziomów. Natomiast w wersji takiej całkowicie offline'owej jest to fajna zabawa i taka zabawa, na której rzeczywiście ta orientacja przestrzenna, rozpoznawanie, nazywanie kierunków tutaj tymi kompetencjami sobie fajnie pracujemy. Więc też trudno powiedzieć, czy taki rodzaj kodów, czy taki będzie lepszy. Po prostu to jest kwestia umowna z dziećmi. Za każdym razem, jeśli proponujecie taką zabawę, czy w ogóle jakąkolwiek typu zbliżoną zabawę, na samym początku jasno i wyraźnie określamy zasady, reguły i ich się trzymamy. Ale też dążmy do tego, żeby pokazać dzieciom, że te symbole typu nawet strzałki mogą w różnych momentach znaczyć co innego, bo podstawowa strzałka, załóżmy w prawą stronę, w Scratchu Juniorze będzie nas przemieszczała naszego duszka o jedno pole, a w Kodable identyczna strzałka zaprowadzi nas do końca prostej linii, do końca danego kierunku. Więc pokażmy im, że to są pewne symbole, które w danym momencie odpowiadają za coś konkretnego, mają konkretne znaczenie, ale że to jest kwestia umowna i że wspólnie im to znaczenie po prostu przypisujemy i jego się trzymamy, ale za każdym razem warto przypomnieć, co dany symbol znaczy i w tej konkretnej zabawie, w jaki sposób będziemy go używać. Tak, Ela pisze, że dla pięciolatków tylko początkowe poziomy w Lejbocie. Tak, wielu dorosłych też, jak dochodzi się do tych poziomów z procedurami, a dosyć szybko do nich się dochodzi, to zaczynają się pewne schodki i wcale nie jest już tak łatwo, ale na pewno warto sobie z tymi najstarszymi dziećmi, 5-6-latkami, warto sobie, jeśli macie taką możliwość, to spróbować zobaczyć po prostu, jak to wygląda i te najłatwiejsze poziomy popróbować, a na sobie bawiąc się właśnie z nimi, to śmiało można wtedy tych poziomów sobie budować do woli, bo rzeczywiście tam tych obrotów możecie postawiać dowolną ilość i ćwiczenie jest świetne. Zobaczcie, przeszliśmy tą zwykłą planszę i tu sobie dodatkowo wprowadzamy już warunki.
Podobnie tak jak na początku na tych planszach z wisiem pojawiały nam się jabłuszka, to tu na bazie takich kubeczków tak samo warunki można wprowadzić. Ustawiamy inny kolor, czerwony, i ustalamy z dziećmi, że na przykład na czerwone to nie. Tych nie zjadamy, tak, bo są przykładowo niesmaczne, niedobre, czy co tam sobie wymyślimy, a to po prostu oznacza, że nasza droga nie może przebiegać przez kubeczki czerwone. Możemy sobie zadanie jeszcze utrudnić, wprowadzić dodatkowy kolor. Tutaj ja mam na przykładzie kolor granatowy i to znaczy, że nasza droga, która ma nas zaprowadzić do kubeczka pomarańczowego, musi prowadzić przez kubeczki niebieskie. Musimy po drodze pozjadać wszystkie niebieskie kubeczki, ale nie wolno nam stanąć na czerwonych. Czyli moglibyśmy, przypuśćmy, iść sobie tak, na przykład hop, hop, tu, tędy, 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 tędy. Udało się, udało. Pewnie tych rozwiązań byłoby jeszcze trochę. Tak możecie się bawić z dziećmi również w ten sposób, że to one same ustawiają te kubeczki, wprowadzają jakieś warunki. Można oczywiście do tych warunków dobudować jakąś historię, opowiadanie, zamienić ten zielony kubeczek w coś, zamienić niebieski, czerwony, pomarańczowy, to już zależy od waszej pomysłowości, kreatywności, od pomysłowości dzieciaków i tu można sobie na bazie takiego ćwiczenia z kodowaniem obudować go mocno i zrobić gdzieś całe zajęcia z tym związane, stworzyć jakieś opowiadanie do tego. Jeszcze patrzę, co tutaj, czy nie pojawiły się jakieś pytania. Nie, no to śmigamy dalej, idziemy dalej, idziemy tutaj teraz, a jeszcze tutaj chciałam ominąć jedną, a tutaj właśnie mamy pokazane po kolei, jak te kubeczki się zjada, którędy ta droga prowadziła, tutaj akurat wybieraliśmy, zasada była taka, że nie wolno po czerwonych, zjadamy wszystkie niebieskie, a dodatkowo jeszcze musi to być najkrótsza droga. Wtedy zjadając te kubeczki i próbując kilka różnych rozwiązań, po zjedzeniu przeliczamy je i wtedy w łatwy sposób widzimy, która z dróg była tą drogą najkrótszą. Tylko w takiej sytuacji dobrze byłoby ułożyć sobie kilka takich zestawów, i po prostu każdą drogę na oddzielnym zestawie kubeczków przećwiczyć. OK, idziemy dalej. Zrobiła sobie na mnie przerwę, prawda? A to wygląda. No, Alicja, no to wiesz, dobry menadżer i słuchaj swojego synka, bawcie się w domu kolorowymi kubeczkami, bo myślę, że to świetna zabawa i na pewno mu się nie znudzi, a podejrzewam, że pięciolatek wymyśli niejedną modyfikację tego ćwiczenia. Dobra, Ania, dalej ty. Skoro widzę Krzysia, to znaczy, że pewnie zniknęłam, tak? Dobrze, zobaczcie. Teraz mamy tutaj zbudowaną wieżę. Wybudowaliśmy sobie taką chyba maksymalnie największą, jaką udało nam się stworzyć, taką, żeby nam uniosła, utrzymała księżniczkę. Bo w tej wieży, na samej górze, mieszka sobie księżniczka. I do tej księżniczki, tu na samym dole, wybiera się rycerz. No i ten rycerz musi jakoś do niej się wspiąć. My tu mu rozpisaliśmy drogę, żeby mu było łatwiej, czyli idzie, zobaczcie, do góry, w lewo, do góry, może ja tutaj narysuję, będzie łatwiej, do góry, w lewo, do góry, w lewo, do góry, w lewo, o, jakoś krzywo mi to wyszło,
lewo, do góry, w lewo, do góry, w lewo i jest, mamy, doszedł do księżniczki. To teraz napiszcie mi proszę na czacie, co zauważyliście tutaj. Co by tu można może z tą drogą było zrobić? Czy ktoś ma jakiś pomysł? A, ja już widzę, tak nawet pięknie podpisałam, więc... Tak, powtórzenia, bardzo dobrze. Tutaj powtarza nam się pewna sekwencja strzałek. Mamy do góry i w lewo, i znowu mamy do góry w lewo, i znowu, i znowu, i znowu. I tak do góry i w lewo mamy ile razy? 1, 2, 3, 4, 5, 6 razy. Powtarza się to samo. Więc możemy tutaj pięknie zapisać powtórzenia, zrobić sobie taką pętlę. W jasie, zobaczcie, mamy góra i w lewo. I to powtarzamy 6 razy. Czyli na takich zwykłych kubeczkach już możemy sobie wprowadzić nie tylko warunki, ale możemy sobie wprowadzić również powtórzenia. Dobrze, to by było tyle, jeśli chodzi o zabawy kubeczkowe. Takich zabaw pewnie jest całe mnóstwo. Ja bym się bardzo ucieszyła, jeśli wy też gdzieś macie jakieś swoje sprawdzone zabawy z kubeczkami albo gdzieś wam się pojawią jakieś pomysły, to żebyście nam o tym napisali. W ankiecie, którą zaproponował wam Krzyś, wyszło nam z ankiety, że sporo osób nie jest w naszym programie Mistrzów Kodowania, ale chciałam tutaj powiedzieć, że wiele naszych propozycji, nasze narzędzia są dostępne dla każdego, nie tylko dla osób, które są w naszym programie, ale również dla osób, które chciałyby spróbować tego kodowania, chciałyby się pobawić tym kodowaniem i jak najbardziej też staramy się wychodzić takim osobom naprzeciw. Na stronie Mistrzów Kodowania na Wiki można znaleźć scenariusze na różne poziomy edukacyjne dla dzieci w różnym wieku. Możemy też, warto też odwiedzać blog prowadzony przez Mistrzów Kodowania, Oswajamy Programowanie. Tam często też się pojawiają takie propozycje łatwe do wprowadzenia, propozycje sprawdzone przez innych nauczycieli czy sprawdzone przez nas. Pojawiają się rzeczy, które można sobie wydrukować i z którymi można sobie popróbować tego oprogramowania, więc bardzo, bardzo zachęcam do odwiedzania nas. Tu właśnie tak wygląda fragment naszego wiki. Tutaj jest propozycja gry, którą też można sobie wydrukować i można sobie też taką grą się pobawić w kodowanie. Więc zapraszam na wiki, zapraszam na blog Oswajamy Programowanie prowadzony przez mistrzów. Na stronę mistrzów, na fanpage'a Mistrzów Kodowania. Krzyś pewnie nam, o już widzę, wkleja pięknie linki, dziękuję bardzo. No i jeszcze też tak lekko, nieśmiało zaproszę również do odwiedzania mojego bloga. Też jeśli czasem go odwiedzicie, to będzie mi bardzo miło. Z mojej strony to chyba wszystko. Jutro będzie webinar prowadzony przez Asię Apanasewicz i Krzysia, więc jeśli macie czas, to na pewno będzie bardzo, bardzo fajnie. Ja się w każdym razie wybieram. Krzysiu, czy ty chciałeś coś jeszcze dodać od siebie? No oczywiście, chciałem jeszcze dodać. Kilka rzeczy, już pokazałaś linki. Jeszcze raz zapraszam serdecznie na fanpage. Jak wam się podobało, wrzućcie komentarz, napiszcie coś. Jeśli robicie coś fajnego, to też dzielcie się z nami. Mamy taki adres mailowy kontakt@mistrzowiekodowania.pl i tam możecie sobie po prostu te rzeczy
Możecie do nas napisać, jeżeli robicie coś fajnego, jeśli czymś zainspirowaliście się, przysłać zdjęcie, jakiś opis, wrzucimy to też chętnie na naszą stronę mistrzowiejekodowania.pl. Cieszę wam, że wam się podobało, ale wiecie, to jest taka tradycja trochę, że już powoli się żegnamy, ale po pierwsze obiecałem zaświadczenia, więc nikt to zaświadczeń daje. Oj, 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 momencik. Skopiuję go ładnie. Piszecie imię, nazwisko, wygeneruje wam się zaświadczenie. Będziecie mogli sobie je od razu wydrukować albo zapisać na dysku, więc macie tą opowieść. Jutro faktycznie mamy webinar dotyczący, zdedykowany dla nauczycieli klas 1-3 i to jest w ogóle taki projekt, coś więcej niż webinar. Też możecie o nim przeczytać w naszym blogu Oswajamy Programowanie. Tutaj jest zaproszenie i krótki opis tego, czym będziemy się zajmować. Jeszcze raz umieszczę wam, wiem, teraz pewnie wrzuciliście się z zaświadczenia. Więc jeszcze raz wam umieszczam tutaj zaświadczenia. Nie, ale nagrywamy webinary. Będzie powtórzony. Nagrywamy webinary i będziemy je umieszczać na.